Zaczniemy od miejsca, w którym się znajdujemy. Świdnica. Panie Zbigniewie, jak to się stało, że w ogóle został pan mieszkańcem Świdnicy? Bo jest tyle miast, nie tylko na Dolnym Śląsku. Jest pan związany zawodowo, był pan związany zawodowo z Warszawą w ostatnim czasie, prawda? A jednak Świdnica znalazła się jako to miejsce, gdzie można się osiedlić. W zasadzie był to przypadek, ponieważ przyszedł taki moment jakby rozdzielenia rodziny. Znaczy moim miastem rodzinnym jest Wąsosz na Dolnym Śląsku, gdzie się urodziłem. I to jest w powiecie górowskim. I po jakimś czasie rodzice przenieśli się do góry. W tejże górze zbudowałem dom. I w tym domu mieszka teraz moja córka ze swoimi dziećmi. Mam dwoje wnucząt, już jestem dziadkiem prawdziwym, ponieważ dziadkiem serialowym zostałem o wiele wcześniej niż prawdziwym. Było doświadczenie. Tak. Przyszedł taki moment, ponieważ mieszkaliśmy z synem i w Poznaniu, i w Warszawie, a że Damian wychował się w tejże górze i to jest jego miasto takie dzieciństwa. Więc zapytałem, synuś, gdzie chciałbyś mieszkać? Wrocław odpada, bo to moloch i czułby się źle. Troszeczkę większe miasto niż góra, bardzo chętnie. I dobrze, to spójrz w internet i mi powiesz, co wybrałeś. I proszę mi wierzyć, że rzeczywiście, mówi tatuś, takie miasto Świdnica jest bardzo ładne. No pojedźmy, zobaczymy, jak ono wygląda. Przyjechaliśmy tutaj półtora roku temu na taki rekonesans. Pochodziliśmy tu właśnie po ryneczku i rzeczywiście to piękne kamienice, odnawia się. Gdzieś tam ten świat Dolnego Śląska jest, ponieważ ta góra to też kamienice. Ja się wychowałem w kamienicy. I padło na Świdnicę. Szukaliśmy mieszkania, obejrzeliśmy ileś tam i wybraliśmy w sumie na ulicy Kościelnej w takiej dwupiętrowej kamienicy. I gdy oglądaliśmy to mieszkanie, już była transakcja kupna-sprzedaży, były postawione rusztowania przed kamienicą, ponieważ elewacja była remontowana. I gdy przyjechaliśmy, gdy zdjęto tę elewację, mówię, no synuś, popatrz, to chyba jest zrządzenie tego na górze, ponieważ nad oknami, znaczy na pierwszym piętrze są wszystkie okna naszego mieszkania, jest taka płaskorzeźba, duża litera W. Waleryś. Czy są już ulubione miejsca w Świdnicy? Jakieś takie zakątki, które no, czasu pan ma niewiele mimo wszystko odwiedza? Tak, właściwie to jestem gościem tutaj, ale lubimy z synem pochodzić sobie po mieście. Park cudowny, fantastyczny, zresztą nie jeden. I jeździmy sobie na takie spacery na Radunie, blisko w Ślęży i tam sobie chodzimy na takie tak zwane, w zasadzie rozmowy. To są spacery rozmowy o wszystkim, o planach, o tym, co możemy zrobić, jakie są relacje między nami, bo w gruncie rzeczy, przez to całe moje życie starałem się być w gruncie rzeczy partnerem dla dzieci, a nie ojcem, który mówi, to masz zrobić, to i nie ma dyskusji. I te moje dzieciaki do tej pory, już są dorosłe, mają do mnie duże zaufanie i możemy rozmawiać o wszystkim. To są cudowne, cudowne rozmowy. Rozmowa z dzieckiem. Dziecko, które ma 23 lata i pyta, tatuś, a co zrobić w takiej sytuacji, a co? I to jest naprawdę tak bardzo cenne dla mnie. Chociaż gdy Damian miał 12 lat i powiedział, tatuś, w Warszawie będzie koncert Metaliki. To jest zespół heavy metalowy. I mi pojedźmy na ten koncert. Mówię, dziecko, chcę, żeby mi głowa odpadła. Wiesz, to huk będzie niemożebny. Ale mówię, przecież nie znasz tej muzyki. Mówię, dobrze, to puść mi troszeczkę. No dobra.
kupiłem dwa bilety blisko tej estrady. I proszę mi wierzyć, gdy zobaczyłem tysiące ludzi idących w stronę, to było na lotnisku Bemowo, w stronę miejsca koncertu, długo Włosi od 12 do 50 lat. Żałowałem, że nie mam włosów, jakoś tak mi wyszło. Ale oni też mają brody, panie Zbigniewie, także to, można się było wpisać. Ta moja broda wtedy była dłuższa. I zobaczyłem 30 tysięcy ludzi śpiewających utwory razem z tym zespołem Metallica. Usłyszałem ten chór olbrzymi i zobaczyłem niezwykłe wydarzenie. Tego w teatrze nie ma. Teatr jest kameralny, jest cudowny, ale jest zupełnie inny. Ale ci ludzie, którzy przyszli na koncert, po prostu ten zespół kochają i znają na pamięć wszystkie ich teksty. I to jest fantastyczne. Ale powiedziałem, Damian, ale ty będziesz chodził na spektakle do teatru, będziesz czytał dramaty i będziemy rozmawiali o tym wszystkim. Dobrze? Dobrze. Teatr był takim miejscem, które pana ukształtował, który wydobył to, co w aktorze zawodowym jest najcenniejsze i co potem można doszlifować przed kamerą i uwypuklić. Ale gdyby nie Janina Wlaźlo, to nie wiadomo, jakby się to potoczyło, bo przecież kiedy był pan licealistą w Górze i udzielał się na deskach szkolnych jako aktor, licealista, to tato miał zupełnie inne plany. No ale polonistka okazała się, jak to zwykle w oświacie bywa, apodyktyczną wielbicielką sztuki. Pani profesor, zresztą jej zawdzięczam to, że zostałem aktorem, ponieważ tato, ja w ogóle nie myślałem o tym przez czas licealny. Oczywiście, jak to mówi mój matematyk, ty Waleryś, tam biegasz po tej scenie, masz dostateczny minus. Ale oczywiście pani profesor, ponieważ to liceum mickiewiczowskie, rokrocznie w grudniu była impreza tak zwana o Mickiewiczu, czy robiliśmy jakieś fragmenty Dziadów, czy innych dzieł. Ale gdy przed czasem maturalnym tato mówi, słuchaj dziecko, co dalej? Bo no ja, czy my nie jesteśmy w stanie tobie zapewnić czegokolwiek, a najlepiej byłoby, gdybyś był tam, czy poszedł tam, gdzie dostaniesz pracę, mieszkanie, a wtedy to najlepszą sprawą było wojsko właśnie. I złożyłem dokumenty do Poznania, do Wyższej Szkoły Wojsk Kwatermistrzowskich. I gdy o tym się dowiedziała pani profesor, wezwała mnie do swojego gabinetu, do piątki słynnej i mówi, a ponieważ ona jest jeszcze niższa ode mnie, żyje na szczęście, jak przyjeżdżam do góry, odwiedzam ją, rozmawiamy godzinami. Kostyczna, po prostu jakby kości same chodziły, panna oczywiście, bo musiała być taka rodzinna nauczycielska przedwojenna. 60 lata, 70, codziennie, rano i wieczorem na mszę. Ale oddana uczniom bez reszty. I tym paluszkiem swoim takim wygrażała mi. Mówi, ty pajacu! A to było najgorsze przekleństwo. Jak nie będziesz zdawał do szkoły teatralnej, będziesz miał ze mną do czynienia. Egzamin do szkoły teatralnej, do wymarzonej PWST w Krakowie, to doświadczenie z jednej strony nieudane, a z drugiej jednak otworzyło zupełnie inną perspektywę tego trzyletniego studium przy Teatrze Polskim we Wrocławiu, potem spotkanie z Igorem Przegrodzkim, sławą, prawda, Wrocławia. Ale wróćmy do tego egzaminu, bo na tym egzaminie pastwił się nad panem Jerzy Trela, prawda? No i los chciał, że w 2000 roku znalazł się pan w obsadzie Quo Vadis Jerzego Kawalerowicza,
No w ogóle historia znalezienia się w tej obsadzie też jest anegdotyczna, prawda? Bo stawił się pan przed reżyserem, żeby startować do roli Hilona Hilonidesa. Tak, tak, bo drugim reżyserem był Zbigniew Gruz, który mnie znał z jakichś poprzednich zdjęć próbnych do innych filmów. I zadzwonił do mnie, a był to moment, gdy Boże Narodzenie 99 wprowadziliśmy się do domu własnego wreszcie i na Wigilii żona mówi, no dobrze, ale z czego będziemy żyli tutaj? Przecież nie ma żadnego teatru. Tutaj w Świdnicy jest przepiękny teatr, a w Górze no, posucha totalna. No więc no, jakoś to będzie. Najważniejsze, że teraz zbudowaliśmy dom i mamy dla dzieci dom. I w tydzień po Nowym Roku właśnie zadzwonił Zbyszek i mówi, słuchaj, będziemy robili Quo Vadis, przyślę tobie tekst Hilona Hilonidesa. Bo ja myślę, że mógłbyś wystartować. Przygotowałem się perfekcyjnie, nauczyłem się tekstu, pojechałem do Warszawy i wszedłem do studia i pan Jerzy Kawalerowicz, nieżyjący, jak zobaczył mnie i mówi, on troszeczkę z Wileńska tak mówił, no to kogo mnie tutaj przesłaliście? To nie jest twarz Hilona Hilonidesa, to jest zupełnie inny człowiek. Hilon Hilonides to kwintesencja zła, a on ma inną twarz. No to ja dziękuję panu. No ciągnęliście człowieka tyle kilometrów zupełnie niepotrzebnie. Już wychodziłem, on mówi, zaraz, bo tak, Pieczka gra tego świętego Piotra, a nie mam tego drugiego, Pawła. Dajcie mu tekst, niech idzie na korytarz się nauczy i za 5 minut go poprości. I dosłownie miałem 5 minut, oczywiście nie było dużo tekstu, ale nauczyłem się i za kamery Zbyszek Gruz podrzucał mi tekst, dialog z kimś tam, nie pamiętam już w tej chwili. I skończyliśmy. Pan Jerzy mówi, no dobrze, to niech pan jedzie do domu, to jak zdecyduje, to się odzwiemy. I pojechałem do tej góry naszej kochanej. Minął styczeń, luty, marzec, już zapomniałem w ogóle. I 17 marca nie zapomnę tego do końca imieniny, życia. Prawda? Tak, Zbigniewa. Dzwoni mój imiennik Zbigniew Gruz i mówi, słuchaj, masz prezent imieninowy od Kawalerowicza, grasz Pawła Starsu. I tak to wyglądało. Ja o tym wspominam, dlatego że państwo na pewno pamiętacie film Jerzego Kawalerowicza, bo myśmy długo czekali na tę ekranizację. I Paweł, święty Paweł, w dosyć znaczącym momencie, kiedy chrześcijanie są prześladowani przez Rzymian, spotka się z Hilonem Hilonidesem, czyli Jerzym Trela, bo on przez Kawalerowicza został do tej roli zatrudniony. I to jest scena bardzo istotna. Glaukos płonie, Hilon Hilonides uświadamia sobie w tym momencie, że nie tylko zdradził, ale zatracił wszelkie przejawy człowieczeństwa i że właściwie nie widzi drogi przed sobą. A wtedy pojawia się święty Paweł z Tarsu, który no właśnie otwiera przed nim zupełnie nową perspektywę. Tak, bo ja wrócę może do tego egzaminu krakowskiego, który też pamiętam doskonale, bo przygotowywała mnie oczywiście pani profesor Janina Wlaźlak. I jako, że ona była apodyktyczna i twierdziła, że interpretacja tekstu ma być taka, jak ona mówi i koniec. Pierwszy etap przeszedłem i na drugim etapie Jerzy Trela chciał ze mnie wycisnąć jakieś jeszcze coś innego, bo trzeba było zmienić interpretację, bo na tym polega egzamin. I do tego stopnia, że już nie pamiętam tekstu, ale kazał mi zdjąć buty i skarpetki, podwinąć nogawki spodni i jest pan na polu dużym, kocha pan ziemię, matkę i niech pan tym tekstem powie, jak ją kocha, jaka to jest miłość cudowna, wspaniała. Nic.
tak jak mnie nauczyła pani profesor, tak, mówiłem tekst. I nie spodziewałem się, że po tylu latach spotkam się z tym wybitnym, jednym z najwybitniejszych aktorów polskich, oko w oko. Właśnie ta scena, gdy Hilon Hilonides, bo pan Jerzy oczywiście zagrał Hilona, widzi płonącego Glaukosa na krzyżu, pada pod tym krzyżem i tu jakby pojawia się Deus Ex Machina, Paweł Starsu i pan Jerzy Kawalerowicz mówi, to sobie zrobimy próbkę, to Jerzy, ty leżysz, a ty Zbyszek tu podejdź i sobie improwizujcie, ja będę patrzył, co będzie dobrego zostawimy, co złego to wyrzucimy. I pan Jerzy nigdy nie przerywał aktorom próby. I pod krzyżem leży Jerzy, więc podchodzę do niego, przyklękam, dotykam go dłonią i on czuje, że ktoś jest. I zaczyna się tam ten tekst sienkiewiczowski, kto ty jesteś, Paweł Starsu, czego chcesz, chce się zbawić i tak dalej. I pan Jerzy Trela podnosi się, ja już jestem na klęczkach i patrzymy, obaj jesteśmy na klęczkach, jego twarz, rektora krakowskiej szkoły teatralnej, mam 50 centymetrów przed sobą. I w tym momencie pan Jerzy Kawalerowicz na palcach tak podchodzi i mówi, Jerzy, ja tu chcę twoje łzy. A Wagierysiowi dajcie bukłak z wodą. I poszedł. Pamiętacie państwo, że chrzest Hilona w Hilonidesa w powieści odbywa się przy fontannie. Natomiast pan Jerzy zauważył, że między nami aktorsko, ludzko zrobiło się takie napięcie, że nie można, nie trzeba było, nie wolno było nas ruszać spod tego krzyża. Stąd łzy, stąd bukłak, bo nalałem sobie z tego bukłaka wody na dłoń i też symboliczny chrzest, bo przecież nie trzeba było wylewać kubów wody na Hilona. Proszę mi wierzyć, że to jest jeden z najwybitniejszych aktorów polskich, dowodzi ta scena, bo ja byłem przekonany, że przed sceną podejdzie do pana Jerzego charakteryzatorka z jakimś tam urządzeniem i zakropi mu oczy specjalnym płynem, który wywołuje łzy. Nic takiego nie nastąpiło. I gdy przyszedł ten moment, gdzie łzy były wymagane i patrzę z tych 50 centymetrów w oczy Jerzego Treli, są łzy prawdziwe, nie jakieś tam udawane, sztuczne. Bardzo często niestety widać w naszych serialach, że jak ktoś płacze, to leją się łzy, a oczy radosne. To nie o to chodzi. Kręciliśmy tę scenę około 3 godzin z różnych ujęć kamer i za każdym razem w tym samym momencie te łzy się pokazywały. Igor Przegrodzki na drodze Zbigniewa Walerysia. Wielka postać, tu z Teatru Wrocławskiego, w ogóle legenda Wrocławia. Co dała współpraca z Igorem Przegrodzkim? Bo on sprawił, że pan po pobycie w Teatrze Lubuskim w Zielonej Górze trafił potem do Teatru Polskiego we Wrocławiu. Początek tego studium był w 1976 roku. I gdy my weszliśmy do Teatru Polskiego, to były lata świetności tego teatru. I po raz pierwszy zobaczyliśmy wspaniałych, cudownych aktorów, starszych od nas. My byliśmy gówniarzerią, którzy na korytarzu, nas zobaczywszy, mówili dzień dobry. Oni, nie my. I wchodziliśmy powoli w ten świat wzajemnego szacunku w pracy. Bo teatr to nie tylko aktorzy. To są garderobiane, to są pracownie, były pracownie, bo w tej chwili już się likwiduje. Pracownia szewska, pracownia krawiecka, krawcy znakomici. Pracownia stolarska, budowano dekoracje. Obsługa widowni. I nas prowadzono do wszystkich,
przedstawiano nas i my poznawaliśmy teatr od podszewki z takim, jak mówił Przegrodzki, teatr to rodzina. I to się czuło. Obcy ludzie w zasadzie, ale byli dla siebie bardzo serdeczni, bezinteresownie. Dlatego, że pracowaliśmy właśnie w teatrze i dopiero do nas później dotarła świadomość, że tworzywem, na którym my pracujemy, aktorzy, jest własna psychika. I im większa higiena pracy i szacunek wzajemny, tym lepiej. Bo różne trzeba stany emocjonalne czasami zagrać, a jesteśmy tylko ludźmi. Wstaniemy, mamy zły dzień, głowa boli, jakieś problemy życiowe i nie jesteśmy w stanie jakoś się zmobilizować. Ale gdy wchodzimy do teatru, ten klimat, to co się unosi w powietrzu, to co... Ta dobra energia ludzka, to jest wspaniałe, cudowne i niesłychane. I Igor Przegrodzki reżyserował nasz spektakl dyplomowy, który graliśmy w Teatrze Kameralnym na Świdnickiej pod tytułem Lekkomyślna siostra Perzyńskiego. I on, Przegrodzki wtedy był mistrzem nad mistrzami we Wrocławiu. I on, graliśmy spektakle jakby w repertuarze teatru o 19:00. Igor Przegrodzki przychodził na 2 godziny przed rozpoczęciem spektaklu i sprawdzał, czy wszystko jest na scenie poustawiane tak jak trzeba. Gdy my przychodziliśmy, sprawdzał, czy jesteśmy w formie tak zwanej i sprawdzał kostiumy, jak się ubieramy. I teatr to było jego życie. Ale na zakończenie, jak już dostawaliśmy te dyplomy ukończenia studium aktorskiego, które nam dawały prawo wykonywania zawodu, to był egzamin przed Państwową Komisją z Ministerstwa Kultury ówczesnego, powiedział, on mówił przez L przedniojęzykowe i mówi perły złote, zapamiętajcie na całe życie. Kochaj teatr w sobie, nie siebie w teatrze. Prościutkie. Tylko trzeba pamiętać właśnie przez całe życie. Szacunek dla widza. Szacunek dla materii, dla dramatu, dla tego wszystkiego, co się robi i dla kogo. I że jest to zawsze spotkanie z ludźmi. To nie jest tak, że my wymyślamy sobie jakieś bzdury, bo jesteśmy aktorami. To jest spotkanie i zawsze nam mówił, kochani, szanujcie widzów. Przygotowujcie się perfekcyjnie do każdej roli, bo scena to jest patelnia. Tutaj się nie oszuka. To nie jest film, to nie jest serial, gdzie można powtórzyć ujęcie 10 razy. Tutaj macie, zdajecie za każdym razem, przy każdym spektaklu egzamin, bo przychodzą różni ludzie. Nowi. Są oczywiście tacy, którzy uwielbiają jakiś tam spektakl i przychodzą dziesiątki razy i bawią się znakomicie, czy myślą, ale w każdym teatrze są widzowie, którzy mają swoich ulubionych swoje ulubione aktorki, aktorów. I to też jest naturalne i wspaniałe. I na nich przychodzą. Ale to jest właśnie ta energia. Jeżeli czujemy się wzajemnie, to o to chodzi. Państwo przyszliście tutaj dzisiaj na spotkanie ze mną, bo mieliście taką ochotę. A dla mnie jest to cudowne, że zaproszono mnie i mogę z Państwem dzisiaj rozmawiać i z Panią, bo to jest właśnie spotkanie ludzi. Rozmawiamy o ludzkich sprawach, o tym, co jest najważniejsze. A jak ja zawsze mówiłem, że jestem rzemieślnikiem. To jest zawód. To jest rzemiosło. Niestety nasza młodzież aktorska zapomina o tym i bardzo często wpada w ten blichtr ścianek, jakichś czerwonych dywanów, a praca jest na scenie. Tu jest praca. Nie tam gdzieś biegając, tylko tutaj zdajemy przed widzami egzamin. Dlatego
Igora Przegrodzkiego pamiętał i będę pamiętał, ponieważ on już niestety nie żyje. Z Wrocławia wyjechał do Warszawy w Teatrze Narodowym, pracował jakiś czas później w domu aktora, tak zwanego weterana w Skolimowie. Dokonał żywota i to był właśnie taki mistrz. Jeżeli gdzieś tam czasami mam wątpliwości, bo wszyscy mamy, czy powinniśmy mieć wątpliwości, to nie jest tak, że ten zawód zna się na 1000%. Właśnie wspomniany Anthony Hopkins, niezwykły aktor, wspaniały, ma swojego mentora, do którego chodzi na lekcje. Po to, żeby się utrzymać na tym poziomie i mentor mówi mu, kochany, to, że osiągnąłeś taki sukces, nie świadczy o tym, że masz przestać pracować nad sobą, bo to jest najważniejsze. No właśnie, cenne jest to, co pan mówi o nie tylko rzemiośle aktora, ale właśnie o tym stosunku do własnej pracy, do widza, do tworzywa teatralnego, ale wspomniał pan też o pracownikach teatru. Dzisiaj wiele teatrów pozbywa się pracowników technicznych, ogranicza się zatrudnienie w pracowniach krawieckich. No a dobry kostium dla aktora to jest podstawa i to jest mistrzostwo. Gra pan fantastyczne role także krawców. Jest świetna rola Eliasa Auerbacha, chociażby we Wschodach i Zachodach Miasta. To był spektakl reżyserowany przez Jacka Głomba, obecnie dyrektora Teatru Legnickiego imienia Heleny Modrzejewskiej. Przez OM. Tak, przez OM. I to jest spektakl, który powstał, żeby uczcić rocznicę kolejną, taką okrągłą rocznicę istnienia teatru i pokazuje historię tego teatru na przestrzeni tego trudnego okresu powojennego i zmieniających się nie tylko aktorów, ale i dyrekcji. I Elias Auerbach jako krawiec jest tam tą postacią, która jest takim spoiwem, tym takim, nie chciałam powiedzieć tłem teatru, ale osobą, która zna aktorów i pewne wydarzenia zupełnie od podszewki, prawda? Tak, bo właśnie krawiecka podszewka. W teatrze krawiec to był mistrz. Oni potrafili wszystko użyć. A szczególnie gdzieś tam te kostiumy z byłych epok. Ale szyli na miarę. Także powiedzmy aktorka w sukni jakiejś z elżbietańskiej czuła się swobodnie, bo chodziło o to, żeby mogła chodzić po scenie, poruszać się bez problemów, żeby nie było jakiś, nie była uciskana przez cokolwiek. Czy buty, które były robione też na miarę ze skórki miękkiej, żeby też nie było problemów z butami, z chodzeniem. Ci fachowcy robili wszystko, żebyśmy my, aktorzy, mieli komfort pracy. Dlatego też ogromny szacunek dla nich był. A Elias Auerbach pracował w teatrze, i to rzeczywiście taka postać prawdziwa, w Teatrze Legnickim za czasów III Rzeszy. Później przyszła wojna. Dyrektorem teatru został maszynista. Z całym szacunkiem dla obsługi sceny, ale wstąpił do NSDAP i został dyrektorem teatru i zaczął reżyserować. I to był koszmar. Oni wszyscy widzieli, jak ten teatr się stacza, ale mówili aktorzy, zaraz wojna się skończy, to wrócimy do prób. Wrócimy, będziemy grali. I paradoksalnie uratował Auerbacha tenże dyrektor teatru, członek NSDAP, ponieważ Auerbach potrafił szyć suknię, a jego żona była w ciąży. I go zabrał w głąb Rzeszy. Po wojnie Auerbach wyjechał do Nowego Jorku, tam założył firmę krawiecką i świetnie później prosperował. Ale właśnie taka historia, Jacek miał znakomity pomysł, bo tam naprawdę dużo się działo, bo to był, zresztą gdyby pogrzebać w historii Teatru Świdnickiego, też można byłoby taką historię pewnie stworzyć. Dlatego ja z Jackiem
Głąbem przez OM pracowałem, znaczy byłem na etacie u niego sezon, jeden sezon. Później się rozstaliśmy, ale gdy miał coś ciekawego do zaproponowania, to dzwonił do mnie i mówił, no cóż, Zbyszek, pracujemy czy nie? Mówię, no dawaj, co masz tam na tapecie? I grałem gościnnie, stąd właśnie też te wschody i zachody miasta. Zagraliśmy Łemko. Tak, Orest, prawda? Orest. No i kolejna nagroda, bo to była fantastyczna rola. Tak, otrzymałem nagrodę w konkursie na wystawienie polskiej sztuki współczesnej. Wręczał mi ówczesny w Ministerstwie Kultury, ówczesny minister kultury pan Zdrojewski. Czyli jakoś tak ten Dolny Śląsk się pojawia. I to, co gdzieś tam z Jackiem osiągnęliśmy, znaczy ja osiągnąłem zawodowo w teatrze aktorsko, to z Jackiem. I uważam, że Jacek jest jednym z najwybitniejszych reżyserów teatralnych i menedżerów teatru. No, Jacek w Legnicy też ma przeciwników, bo to jest buldożer. On za teatr da się posiekać. Był taki moment, że prezydent miasta ówczesny obciął dotację teatrowi, więc Jacek poszedł na sesję Rady Miasta. I zwykle na zakończenie sesji są wolne wnioski i każdy może zabrać głos. Jacek zabrał głos i obcesowo ochromolił tych radnych wszystkich. Oni zostali w powietrzu, bo nikt im nie ubliżał. A Jacek powiedział, że państwo nie macie pojęcia o kulturze, o czymkolwiek. I jak to Jacek? Ale był taki moment powodziowy. W nocy pojawiła się woda w rynku, ponieważ jest teatr w rynku. Zaczęły wybijać studzienki. I ponieważ Jacek mieszkał blisko, w piżamie przybiegł i robił wszystko, żeby te okna do piwnic jakoś zapchać, zatkać. I to jest niezwykły człowiek teatru, który utrzymał się. On chyba najdłużej jest dyrektorem teatru po 90 roku w Polsce. Ale też, i z sukcesami. Ale ta współpraca też zaowocowała fantastycznymi rolami. No. Rola Józefa Trąby w Zabijaniu Gomułki. To jest taka rola, która porusza zawsze. Krytycy, ja tu państwu zacytuję o postaci Józefa Trąby, pisali w ten sposób. I te słowa mogą się wydać nieco obrazoburcze, bo jakoś się odnoszą do klasyki naszego pojęcia romantycznego, jakiegoś tam wzorca. Upiór polskiego wudopijstwa, wielki mak flachy, zaklinacz alkoholowego odoru, polski kordian na emeryturze, sponiewierany przez siwuchę. Ale kto z państwa miał okazję widzieć Zabijanie Gomułki, to jest tekst zaadaptowany przez Roberta Urbańskiego, wyreżyserowany przez wspomnianego Jacka Głąba. Jest, podstawą jest powieść Jerzego Pilcha, Tysiąc spokojnych miast. Akcja rozgrywa się w roku 1963. Mamy środowisko polskich luteran, konfirmację. No i wpada pomysł swoistej walki z reżimem, którego osią staje się wspomniany, grany, fantastyczna rola przez pana Zbigniewa, Józef Trąba. Postać z flaszką rzeczywiście gdzieś tam cały czas u boku, ale z niesamowitymi pomysłami, energią, spiętrzenie absurdu, groteski, tego co wstydno polskie, ale jednak obecne, prawda? Tak, no oczywiście ten alkohol w Polsce funkcjonował i funkcjonuje i pewnie będzie funkcjonował, bo tacy jesteśmy. Ale Jerzy Pilch jest pierwowzorem Józefa Trąby, ponieważ Jerzy Pilch jest alkoholikiem niepijącym. I Trąba im więcej pije,
czy im więcej pił, tym jaśniej mówił. Oczywiście do pewnego momentu. Zagrać alkoholika, bo w trakcie spektaklu były nalewane kieliszki bardzo często, zagrać stan upojenia alkoholowego tak, żeby, aby widz uwierzył, że rzeczywiście jestem pijany, czy stopniowanie tego upijania, to było najtrudniejsze. Oczywiście w butelkach była woda. I jeden z krytyków, Łukasz Drewniak, napisał, że jest to jedna z najwybitniejszych kreacji pijackich w historii polskiego teatru. A spektakl możecie Państwo zobaczyć w archiwach telewizyjnych, ponieważ on miał także adaptację telewizyjną, także można go obejrzeć, jest rzeczywiście przejmujący. Tak, to akurat wracając do Zabijania Gomułki, to był mój ostatni spektakl w teatrze. Rok temu to była bezpośrednia transmisja do TVP Kultura i od tego czasu już w teatrach nie grywam. A zawsze, proszę mi wierzyć, to Jacek mówi, Zbyszek, ty jesteś zwierzęciem scenicznym, bo jak wchodzę na scenę i czuję ją, to jest to miejsce cudowne, fantastyczne i w różnych teatrach, w różnych miejscach w Polsce na scenach zostawiłem kawał serca i to jest chyba najważniejsze.